Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tymi słowami Pana Jezusa, zapisanymi w Ewangelii według Jana, witam Was i pozdrawiam w szczególny dzień, Wielki Piątek 2020 roku. Wielki Piątek, dzień krzyżowej śmierci Pana Jezusa. Dzień powagi, smutku, refleksji, zadumy, pokory, nawet żałoby. Dzień poważnego zastanowienia się nad swoim życiem. Moim życiem. Dzisiaj, Wielki Piątek, jest czas na postawienie sobie pytania, ile jest warte moje życie? Dokąd zmierzam? Co będzie po śmierci? Odpowiedź na te pytania znajdziemy, stojąc pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Większość z nas powie, moje życie jest bezcenne. Nie można określić jego wartości. Ludzie gotowi są zrobić wszystko, żeby ratować i zachować swoje życie i życie bliskich przed cierpieniem, śmiercią. W czasach panowania koronawirusa rządy i społeczeństwa są gotowe wydać miliardy dolarów, żeby znaleźć szczepionkę, która będzie ratowała zdrowie i życie ludzi. A moje życie? Ile jest warte? Popatrzmy na krzyż. Jezus umarł w wielkich cierpieniach fizycznych i duchowych. Po co? Dlaczego? Za mnie i za Ciebie. Za moje dzieci, za Twoje dzieci, za moich bliskich i Twoich bliskich. Bo Bóg Ojciec z miłości do wszystkich ludzi wydał swojego umiłowanego Syna na śmierć krzyżową. A Jezus, posłuszny Ojcu, dobrowolnie wypił kielich goryczy do dna. Pięknie i trafnie ujął to w słowach pieśniarz Paul Gerhardt. Własny Syn mu nie za drogi, bo go z serca swego zdjął. Dał go, by z śmiertelnej trwogi wyrwał mnie swą świętą krwią. O miłości mej krynico, chciałbym Cię przeniknąć w głąb. Darmo, chwały Twojej rąk ledwie myśli me uchwycą. Wszystko w świecie kres swój ma. Miłość Boża wiecznie trwa. Dlatego też w zdziwieniu Iwan Prochanow pytał Boga, czyż jestem droższy sercu Twemu niż Twój Syn jednorodzony? Że na śmierć kazałeś iść Jemu, bylem ja był ocalony. I odpowiadał, przed Tobą kajam się i korzę, gdy patrzę w Twej miłości Boże, o niepojęty. Śmierć Jezusa Chrystusa. Co ona mi tak naprawdę daje? Siostry i bracie, dzięki śmierci Jezusa Chrystusa otrzymujesz pojednanie z Bogiem, odpuszczenie grzechów, a tam, gdzie jest pojednanie i odpuszczenie grzechów, tam jest życie wieczne i zbawienie. A prawda o życiu wiecznym, o tym, że po śmierci miłość Boża przeniesie mnie do Bożego świata, ma kolosalne znaczenie dla mnie i dla Ciebie tu i teraz. Bo nie muszę obawiać się sądu Bożego. Bo nie muszę ciągle tworzyć się, co będzie potem. A to sprawia, że mogę już tu na ziemi żyć w pokoju i radości. Bez poczucia lęku, niepewności. Wiedząc, że miłość Boża ogarnia mnie w każdy czas, nawet wtedy, gdy trzeba mi nieść swój własny krzyż. Nawet wtedy, gdy w głowie pojawia się wielki niepokój, co będzie jutro, za kilka dni. Czy będę miał pracę, czy będę miał wystarczająco środków, czy będę zdrowy. Ale właśnie wtedy, gdy pojawiają się te lęki i niepokoje, spójrz na krzyż. A wtedy usłyszysz zapewnienie. Bóg kocha Ciebie i mnie.
Bóg kocha ciebie i mnie. On życie dał, bo cóż więcej mógł dać? O jak On kocha! O jak On kocha! On kocha ciebie i mnie. I na koniec jeszcze jedno pytanie, które w skomercjalizowanym świecie bardzo często sobie zadajemy. Czy to tak naprawdę za darmo? Co ja muszę dać? Co muszę zrobić? Ile zapłacić? Drodzy, to coś, co trzeba dać, nic nie kosztuje. Mamy przyjąć Boży dar zbawienia. Uwierzyć, że w tym krzyżu mamy życie wieczne. A wtedy z naszych ust popłynie modlitwa, słowa wdzięczności. Serdeczne przyjmij dzięki, najdroższy Zbawco mój, za Twe krzyżowe męki, za śmierć i krwawy znój. O spraw, bym wierny Tobie u boku Twego trwał, a życie, gdy zakończę, zgon szczęsny w Tobie miał. Amen. Westchnijmy. Boże Ojcze, Boże miłości, dziękuję za Twoją miłość do mnie i do wszystkich ludzi, okazaną tak mocno i wyraźnie w krzyżowej śmierci Syna Twojego. Proszę, dopomóż przez Ducha Świętego, żebym dotknięty i ogarnięty tą miłością odpowiadał miłością do Ciebie i do bliźnich. Niech Twoja ukrzyżowana miłość nigdy mnie nie opuszcza. Amen.